na temat błędów popełnianych w trakcie randek. Już teraz będę rozmawiał z naszym gościem. Krzysztof, witam. Dzień dobry Państwu. Witam. Powiedz, jak to wygląda? Rzeczywiście możemy stworzyć pewną listę zasad, które będą obowiązywały dla wszystkich? Szanowny Państwo, kochani moi, i powiem tak, trzeba umyć się, wyperfumować się, trzeba się ładnie pójść do fryzjera, umalować się, usta, brwi, kolczyki powiesić ładne, piękne, paznokcie, wszystko. My rozmawiamy z perspektywy mężczyzny, ale też chyba wypadałoby spojrzeć z perspektywy kobiety, jak sytuacja wygląda. Czy na przykład kobieta może pierwsza powiedzieć komplement mężczyźnie, czy wtedy już jest spalona zupełnie? Ja teraz zademonstruję, ja jestem kobietą, przypuśćmy. Idę. Przepraszam pana, która jest godzina teraz? I chłopak mówi, przypuśćmy, jest 11:15. Dziękuję bardzo. A co słychać u pana? A może się przejdziemy razem? A może to, a może to, a może to? I pomalutku i nawiązuje się kontakt między chłopakiem a dziewczyną, a dziewczyna chłopakiem. Czy są na to jakieś sposoby, żeby się tego nauczyć? Pomalutku idzie się i do celu się dochodzi się. Niektórzy mają też taki sposób, że umawiają się nie na osobności, ale umawiają się w gronie znajomych, w gronie przyjaciół, żeby jakoś to pierwsze spotkanie lżej przebiegło, żeby było więcej tematów do rozmowy, żeby było bezpieczniej. To jest dobry pomysł? Zapoznawcze wieczorki nawet są u nas w Białymstoku, że one dla starszych osób taki krąg prowadzi, zapoznawcze wieczorki. I wiele innych sposobów można poznać. Ja wspomniałem wcześniej też o tym, że czasami za dużo albo za mało mówimy, czyli należy pójść do kina, na spacer, do teatru, do kościółka. Są też sposoby na to, żeby jakoś zaskarbić sobie zaufanie czy sympatię osoby, z którą się spotykamy, czyli na przykład wziąć, przypuśćmy, grabki, jak pani ma działeczkę, na działeczkę pojechać sobie, troszkę wziąć grabki, zagrabić, pokazać, że pani to może robić, że pani to może robić. I czy to warto robić? Trzeba nie siedzieć w domku, trzeba wyjść na spacerek sobie z pieskiem. Może trzeba kulturalnie... Zależy też od tego, jacy jesteśmy po prostu. Już czas się zacząć oglądać, czas wyjść na spacerki, do sklepu się przejść, sobie zakupki zrobić. Dziękuję ci bardzo. Krzysztof w naszym krakowskim studiu o perfekcyjnej randce. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dzięki. I to tyle, jeżeli chodzi o randkowanie. Teraz będziemy randkować trochę z polityką. Tomek Grzelewski za moment w naszym studiu. Zostańcie z nami.